W ostatnim czasie mamy wręcz wysyp nowych wozów strażackich w regionie. W piątek, 9 października, samochód ratowniczo-gaśniczy trafił do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisownicy. Cena takiego samochodu, akurat dla naszej jednostki, było to 809 tysięcy złotych. Jakby finansowanie było z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, wkład własny jednostki i wkład gminy. Jest to średni wóz gaśniczy, ratowniczo-gaśniczy, 3000 litrów pojemności wody, 300 litrów piany, autopompa, wydajność 2800 litrów na minutę, wyposażony w wyciągarkę, masz, zestaw ratowniczy Holmatro, napędy na 4x4. Sprzęt, który będzie na samochodzie, będzie na dzień dzisiejszy nasz, ale w przyszłym roku planujemy, żeby doposażyć ten samochód, żeby obydwa samochody były w 100% wyposażone. Nowy wóz będzie dodatkowym wozem jednostki. Wysłużony 20-letni, który stoi za panią, Volkswagen T4, 30-letni wóz. Takie mamy na dzień dzisiejszy wozy. Nasz ten wóz tutaj się bardzo przyda. Jest to 2020 rocznik produkcji. Tak prezentuje się nowy wóz strażacki jednostki OSP w Cisownicy. Chłopcom się podoba, są zadowoleni. To dodatkowy wóz strażacki, ale nie życzymy im więcej wyjazdów. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.